Witam wszystkich i zapraszam na specjalny odcinek poradnikowy do gry Diablo 2 oraz Diablo 2 Resurrected, w którym zaprezentuję zestawy przedmiotów należące do kategorii zestawów wyjątkowych oraz elitarnych. Zestawy przedmiotów to specjalne przedmioty zielone, które charakteryzują się tym, że gdy zbieramy kilka elementów, zyskują one dodatkowe właściwości, a gdy zbierzemy cały zestaw, zyskują jeszcze więcej dodatkowych właściwości, które niekiedy czynią z tych zestawów bardzo potężne przedmioty, pozwalające nam ukończyć grę na wszystkich poziomach trudności. Do celów tego poradnika przygotowałem sobie 7 różnych postaci, na których mam porozmieszczane w sumie 16 zestawów i właśnie na przykładzie tych postaci zaprezentuję Wam poszczególne zestawy. To, co jest bardzo ważne, to fakt, iż niektóre zestawy są zestawami klasowymi, więc całe zestawy mogą nosić tylko poszczególne postacie, dlatego mam tutaj stworzonych 7 różnych postaci, aby móc założyć właśnie te zestawy klasowe i Wam je zaprezentować w całości. Zaczynamy od postaci druida, wchodzimy do gry. Na druidzie mamy pierwsze 2 zestawy. Pierwszy zestaw, jaki mamy na druidzie, to jest Strażnica Aldura. Jest to zestaw czteroelementowy, składający się z broni, ze zbroi, z nakrycia głowy oraz z butów. I teraz zaczniemy zakładać poszczególne elementy i zobaczymy, jakie dodatkowe statystyki będą zyskiwały przy dokładaniu kolejnych elementów zestawu. Mamy nakrycie głowy, łowieckie przebranie, 25% do szybkości odzyskiwania równowagi, 90% dodatkowej obrony, 17% regeneracja many, 50% odporności na zimno, plus 5 do promienia światła, jeszcze 2 gniazda. Do tego dokładamy buty, przedmiot niezniszczalny, 40% do szybkości poruszania się, 50% do zdrowia, do maksymalnej wytrzymałości, przywracanie wytrzymałości, 50% odporność na ogień i 10% otrzymanych obrażeń przechodzi na manę. I teraz zobaczcie, założyliśmy 2 przedmioty, już zyskaliśmy plus 15 do zręczności, tu plus 15 do energii i 150% premii do skuteczności ataku. To jest taka ogólna premia wynikająca z noszenia 2 przedmiotów z zestawu. Teraz dołożymy 3 przedmiot, Rytm Aldura, Zębatą Gwiazdę. Przedmiot drugopoziomowy, charakteryzujący się bardzo dużą szybkością ataku. Plus 30% zwiększona szybkość ataku, dodaje dodatkowe obrażenia punktowe. 200% obrażeń zadanych demonom, dodatkowe obrażenia od błyskawic, wykradanie many, zdrowia, dodatkowe obrażenia zadawane również nieumarłym. Jeszcze ma ten przedmiot 3 gniazda. I teraz zyskaliśmy tu dodatkowo 15 punktów do siły, tu 15 punktów do energii i tu 15 punktów do zręczności. I teraz statystyki wynikające z noszenia 3 elementów zestawu. 150% do premii do skuteczności ataku oraz 50% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. I teraz założymy ostatni element, czyli zbroję, mroczną zbroję płytową, oszustwo Aldura, dającą solowo 1 do wszystkich umiejętności żywiołów, 1 do umiejętności zmiany kształtu, 300 punktów do obrony, dzięki czemu zbroja ma bardzo fajną obronę, 20 do siły, 15 do zręczności, 50% odporności na błyskawice i zobaczcie, zbroja ma wymagania minus 50%, przez co bardzo łatwo i szybko można nią założyć. I teraz kompletujemy cały zestaw i w ten sposób mamy skompletowany cały zestaw. Zielone statystyki, które zyskał każdy przedmiot po skompletowaniu zestawu, widzicie, do żywotności, do zręczności, do energii i do siły. I dodatkowo statystyki wynikające ze skompletowania całego zestawu to 3 do umiejętności druida, 350% do obrażeń, 150% premii do skuteczności ataku, 10% wykradanej many, 150% do obrony, 150% do many, 50% do wszystkich odporności oraz 50% szansa na zdobycie magicznych przedmiotów. Tak wygląda w całości zestaw Aldura.
Jest to zestaw elitarny, przeznaczony właśnie dla druida, aczkolwiek jego elementy mogą nosić różne postacie. Daje do umiejętności, ma bardzo wysokie odporności, ma obrażenia od żywiołów, daje spore szanse na magiczne przedmioty. Zestaw jest na pewno wart uwagi. Czteroelementowy, można go uzupełnić o dodatkowe elementy i spokojnie nim pograć na każdym poziomie trudności. Jeszcze noszenie całego zestawu daje taką aurę ładną, która na nic nie wpływa, po prostu ładnie wygląda. Uważam, że jest to jeden z najlepszych zestawów występujących w grze. Spokojnie można go skompletować i nim pograć. Moja subiektywna ocena w skali od 1 do 5 to 4 punkty. Teraz zdejmujemy zestaw Aldura i zaprezentuję Wam drugi zestaw, który jest zestawem uniwersalnym. Jest to zestaw ucznia. Zaczniemy od rękawiczek, nakładanie rąk. Same rękawiczki dają nam szybkość ataku, szansę na rzucenie zaklęcia, święty pocisk, gdy atak dosięga celu, 350% do obrażeń zadawanych demonom, 25% do obrony i 50% do odporności na ogień. To powoduje, że te rękawiczki są często wykorzystywane solowo na różnych postaciach, właśnie 350% obrażeń do demonów i 50% odporności na ogień oraz szybkość ataku. To bardzo, bardzo przydatne statystyki, dlatego te rękawiczki często uzupełniają ekwipunek wielu postaci. Kolejnym elementem, który dołożymy, będzie pasek. Oczywiście zestaw jest cały pięcioelementowy. Co mamy w pasku najpierw? 50 do obrony, 10 do siły, 10 do zręczności i 15 do wszystkich odporności. 115 obrona. I teraz założyliśmy pasek i od razu zyskaliśmy dodatkową statystykę związaną z noszeniem dwóch przedmiotów z tego zestawu, czyli 150 do obrony. Teraz założymy buciki, trzeci element zestawu, rytuał przejścia, dające 30% do szybkości poruszania się, 25 punktów dodatkowo do obrony, do maksymalnej wytrzymałości oraz skracający czas działania zamrożenia o połowę. Zakładając trzeci element zestawu, uzyskaliśmy 22 obrażeń od trucizn w ciągu 3 sekund, dodatkowo do całego zestawu. Zakładamy wobec tego amulet, czwarty element tego zestawu. Sam amulet daje nam 1 do wszystkich umiejętności, 18% odporności na zimno, 50% odporności na trucizny i atakujący otrzymuje 10 punktów obrażeń, a założenie czwartego elementu zestawu powoduje, że doszła nam dodatkowa statystyka plus 10 do siły. I teraz zakładamy zbroję, piąty element zestawu, ostatni, dzięki czemu skompletowaliśmy cały zestaw ucznia. Zbroja ma 882 punkty obrony, daje 25% szansy na rzucenie trzeciopoziomowego zaklęcia Nova przy otrzymaniu trafienia, dodatkowe obrażenia od trucizn w ciągu 2 sekund, punktowo do obrony, 24% odporności na ogień i skompletowanie tej zbroi spowodowało, że uzyskaliśmy jeszcze 2 do wszystkich umiejętności i 11 obrażeń od trucizn w ciągu 1 sekundy, 150 do obrony, 10 do siły, 100 do many i 50% wszystkich odporności. Zestaw ucznia jest zestawem uniwersalnym, dającym 3 do wszystkich umiejętności każdej postaci, która będzie go nosiła, duże odporności, do siły, do zręczności, ma niewielkie wymagania, szybszy atak, szybsze bieganie. Zestaw ogólnie należący do zestawów średniej klasy, można go ponosić z ciekawości, ale uważam, że jako zestaw służący do przejścia całej gry jest odrobinę za słaby. Oczywiście przejdziemy tym zestawem grę, gdy się uprzemy, ale pośród innych zestawów no jest troszeczkę słabszy niż te najlepsze zestawy. Ogólna moja subiektywna ocena tego zestawu to w skali 1 do 5 3 punkty. Przejdziemy do następnej postaci, na której zaprezentuję Wam
kolejne zestawy. Kolejną postacią będzie barbarzyńca. A prezentację zestawów rozpoczniemy od zestawu Bulkatosa. Zestaw dwuelementowy, składający się z dwóch mieczy. Najpierw założymy sobie pierwszy z mieczy. Kolosalne ostrze. Bardzo duże obrażenia, jednorącz, dwurącz, bardzo duża szybkość ataku, premia do szybkości, do obrażeń, szansa na druzgocące uderzenie, odrzucanie i 20 do wszystkich odporności. Teraz zakładamy dodatkowo drugi mieczyk, który charakteryzuje się bardzo dużą szybkością ataku. Również 20% do szybkości ataku, 200% do obrażeń. 50 do obrażeń od trucizn, 20 do siły, 50% do odporności na ogień. I teraz za skompletowanie tego zestawu, czyli za założenie tych dwóch mieczy na barbarzyńce, mamy 2 do wszystkich umiejętności, 200 do skuteczności ataku, 200% obrażeń zadanych demonom, 200% obrażeń zadanych nieumarłym, 20 obrażeń od ognia i 25 do obrony. Dzieci Bulkatosa. Jest to zestaw przeznaczony dla barbarzyńcy pod granie szałem bitewnym, ponieważ są to dwa miecze, więc najlepszą umiejętnością, która wykorzysta ten zestaw, będzie szał bitewny u barbarzyńcy. Daje odporności, 2 do wszystkich umiejętności, jest druzgocące uderzenie, jest bonus do obrażeń dla nieumarłych i demonów, ale brakuje obrażeń niefizycznych, takich elementarnych w tym zestawie. Nie ma też wykradania życia. Nie są to bazowo zbyt szybkie miecze, więc ogólnie zestaw uważam za średni. Moja subiektywna ocena w skali 1 do 5 to 3 punkty. Teraz odkładamy zestaw Bulkatosa. A kolejnym zestawem, który wam zaprezentuję na barbarzyńcy, będzie Majestat Chwanina, zestaw czteroelementowy, składający się z paska, który daje nam sporą obronę, dodatkowe obrażenia od błyskawic, uniemożliwia leczenie się potworów i obrażenia przechodzą na manę. Dodatkowo zakładamy wielką koronę należącą do zestawu Chwanina. Mamy 100% do obrony, dzięki czemu ta wielka korona ma całkiem pokaźną obronę. 20 do przywracania zdrowia, 37% do odporności na zimno i zmniejsza otrzymywane obrażenia od magii punktowo o 10 punktów. Po założeniu dwóch przedmiotów zyskujemy 100 do obrony. Następnie mamy zbrojkę, wzmocnioną kolczugę, ucieczka Chwanina, obrona 390. 10% szansy rzucenia 3 poziomowego zaklęcia pole statyczne przy otrzymaniu ciosu. Właśnie tu dodatkowo 200 punktów do obrony, 100 do zdrowia punktów, 27% do odporności na trucizny. Jak założymy trzeci element, zyskujemy plus 300 i teraz kompletujemy cały zestaw, zakładając rochatynę z bardzo dużą szybkością ataku, niezniszczalną. 40% do szybkości ataku, 10% szansy rzucenia 3 poziomowego zaklęcia lodowe uderzenie, gdy atak dosięga celu, 200% do obrażeń, 330 do skuteczności ataku, dodaje niewielkie obrażenia od błyskawic. I teraz po skompletowaniu całego zestawu czterech elementów, co zyskujemy? 2 do wszystkich umiejętności, 30% do szybkości poruszania się, 20% zdrowia wykradane za każde trafienie, 300 do obrony, 30 do wszystkich odporności. Tak prezentuje się w całości zestaw Chwanina. Jest to zestaw dla postaci walczących broniami drzewcowymi, dwuręcznymi. Elementy tego zestawu można również założyć na najemnika, ale niestety nie skompletujemy całego zestawu, ponieważ najemnik nie może nosić paska. Podsumowując, zestaw Majestat Chwanina jest przeznaczony chyba tylko dla druida wilkołaka, ewentualnie dla barbarzyńcy. Dla tych postaci, gdy zdecydują się grać na bronie dwuręczne. Ale
Nie jest to zbyt polecany zestaw, w sumie sam nigdy nim nie grałem w całości. Nie widziałem nikogo, kto by grał całym skompletowanym zestawem. Jest to zestaw dosyć słaby, moja ocena w skali 1 do 5 tego zestawu to 2. Zestaw daje do umiejętności, odporności, duże wykradanie życia, ale niestety ma dosyć słabe obrażenia z broni, co troszeczkę eliminuje ten zestaw do używania na piekielnym poziomie trudności. To by było wszystko na temat zestawu Chwanina. Teraz ten zestaw odkładamy i przejdziemy do omawiania piątego zestawu. Zestawu przeznaczonego typowo dla barbarzyńcy, czyli zestawu Nieśmiertelnego Króla. Zestaw jest to sześcioelementowy, składający się z butów, z rękawiczek, z buławy dwuręcznej, z paska, ze zbroi oraz z hełmu. Zaczniemy kompletowanie od rękawiczek. W rękawiczkach mamy 20 do siły, 20 do zręczności, sporą obronę, 12% szansy rzucenia zaklęcia czteropoziomowego wiązka błyskawic przy otrzymaniu trafienia. Teraz dokładamy do tego buciki. Buciki mają również solidną obronę, 40% do szybkości poruszania się, 110% do skuteczności ataku, 75% do obrony, 44% do zdrowia. Zyskujemy dodatkowo, posiadając dwa elementy, 25% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów i cały zestaw zyskuje plus 50 punktów do skuteczności ataku. Teraz dokładamy trzeci element zestawu, pasek. Pasek ma również bardzo pokaźną obronę. 25 do siły, odporność na błyskawice, odporność na ogień, 25% do szybkości odzyskiwania równowagi i 105 do obrony. To już statystyki, które zyskał ten pasek w obecności pozostałych elementów. I teraz całościowo zyskujemy bonus 125 do skuteczności ataku przy skompletowaniu trzech elementów. Składamy czwarty element zestawu Nieśmiertelnego Króla, Mścicielską Gardę, która daje 2 do umiejętności okrzyków, 125 do obrony, dodatkowe złoto od potworów, szanse na zdobycie magicznych przedmiotów do promienia światła i zakładając czwarty element zestawu, te elementy zyskują jeszcze dodatkowe statystyki, tu 25% do szybkości ataku, 10% wykradania życia. Tutaj mamy 100% do obrony, 25% do szybkości odzyskiwania równowagi i 105% do obrony. Tutaj mamy 2 do zdolności bojowych dla barbarzyńcy, 25% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów i 160% do obrony, czyli bardzo, bardzo dużą obronę. I całościowo zestaw uzyskuje 250 punktów do skuteczności ataku. Piąty element. Zbroja z zestawu Nieśmiertelnego Króla. Tutaj ma 1000 obrony, 2 do umiejętności bojowych dla barbarzyńcy. Odporność na trucizny. I założenie tego elementu zestawu w obecności pozostałych elementów założonych daje 40% odporności na błyskawice, ogień oraz zimno, a także szybkość odzyskiwania równowagi. Cały zestaw daje nam plus 450 do skuteczności ataku. Tutaj jeszcze zyskaliśmy dodatkowe statystyki w pasku, zmniejszone otrzymywane obrażenia o 20%. Tutaj wykradanie many i tutaj czas skrócony zamrożenia o połowę. I teraz zakładamy ostatni element zestawu, dwuręczną buławę kafar, ogrzy kafar, z bardzo dużymi obrażeniami, który sam ma takie właściwości jak przedmiot niezniszczalny, 40% do szybkości ataku, 200% do obrażeń, 200% do obrażeń zadanych demonom, 250% obrażeń zadanych nieumarłym, 40% szansy na druzgocące uderzenie i skompletowanie całego zestawu najpierw w obecności pozostałych elementów. Czyli zielone statystyki mamy tutaj obrażenia od magii,
Obrażenia od trucizn, od zimna, od błyskawic, od ognia. Tutaj dodatkowo 50% do obrony uzyskaliśmy. Paskud 2 do mistrzostw bojowych dla barbarzyńcy. W rękawiczkach zamraża cel plus 2. I cały zestaw, skompletowanie całego zestawu daje nam 3 do umiejętności barbarzyńcy, 450 do skuteczności ataku, 150 do zdrowia, 50 do wszystkich odporności, zmniejszone otrzymywane obrażenia od magii o 10 punktów. Ogólnie zestaw nieśmiertelnego króla w całości może nosić tylko i wyłącznie barbarzyńca. Zestaw bardzo dobry pod trąbę powietrzną lub pod koncentrację. Daje 3 do wszystkich umiejętności, do zdolności bojowych, do okrzyków, do mistrzostw we władaniu bronią. Dużo odporności, duże obrażenia elementarne, magiczne, fizyczne, wykradanie życia, wykradanie many, szansa na magiczne przedmioty. Ogólnie jest to bardzo fajny zestaw dla barbarzyńcy, jeden z najlepszych zestawów w grze. Moja subiektywna ocena tego zestawu w skali 1 do 5 to 4-4,5 punktu. Teraz zdejmujemy zestaw nieśmiertelnego króla. I jako ostatni przejrzymy sobie zestaw Hołdsa Zabiego. Zestaw trzyelementowy składający się z nakrycia głowy, ze zbroi oraz z miecza. Zaczniemy od zbroi. Zbroja Hołdsa Zabiego, balerogowa skóra, daje dużą obronę. 30% do szybkości odzyskiwania równowagi, 300% do skuteczności ataku względem demonów, 400% do obrony, 25% do siły, 75 punktów do zdrowia. Teraz zakładamy basinet, drugi element zestawu. Basinet sam daje 1 do wszystkich umiejętności, 100 do obrony, 20% do odporności na błyskawice, 20% do odporności na ogień. Po skompletowaniu dwóch elementów zestawu mamy 40% do szybkości poruszania się. I teraz dokładamy trzeci element zestawu, żeby go w całości skompletować. Jest to zagadkowy miecz, dający bardzo dużą szybkość ataku, spore obrażenia, przedmiot niezniszczalny, 40% do szybkości ataku, 150% do obrażeń, 318% obrażeń zadanych demonom, dodaje 25-35 obrażeń od zimna, 5 punktów do siły, 15 punktów do zręczności i bonusy wynikające ze skompletowania całego zestawu to 40% do szybkości poruszania się, 15% wykradanie zdrowia za każde trafienie, 27% do maksymalnej wartości punktów zdrowia i plus 30 do wszystkich odporności. Jeszcze przy okazji tego zestawu powiem, że niektóre z tych statystyk w tych przedmiotach są oczywiście ruchome, prawda? Tutaj mam takie konkretne statystyki, ale w waszym przypadku, gdy znajdziecie dany przedmiot, z pewnego zakresu są losowane, więc mogą one się oczywiście troszeczkę różnić. To są tylko przykładowe statystyki. Ogólnie zestaw Hołdsa Zabiego jest to zestaw dla postaci walczących mieczami jednoręcznymi, takimi jak Paladyn, Druid Wilkołak może. Daje 1 do wszystkich umiejętności, daje odporności do życia, do siły, do zręczności, zwiększenie maksimum życia, szybkość poruszania się, wykradanie życia. Brak jest tutaj na pewno obrażeń od żywiołów jakichś konkretnych. Zestaw uważam za przeciętny. Moja subiektywna ocena w skali 1 do 5 to 3 minus. To by były wszystkie zestawy, jakie mam do zaprezentowania na tej postaci. Wychodzimy tą postacią barbarzyńcy. Trzecia postać to będzie postać paladyna. I tutaj prezentację na paladynie rozpoczniemy od zestawu Spuścizna Griswolda, czyli zestawu przeznaczonego dla paladyna ze względu na tą tarczę, którą może nosić tylko i wyłącznie paladyn. A jego kompletowanie zaczniemy od zbroi. Co daje nam zbroja? Sama zbroja 950 do obrony, 2 do umiejętności
aur defensywnych dla Paladyna. 20 do siły, tu 500 punktów jest zwiększona ta obrona, dzięki czemu ma właśnie 950 punktów. I wymagania minus 40%, 3 gniazda też dodatkowo, które możemy coś włożyć. To będzie dla nas najbardziej, powiedzmy, przydatne w danej okoliczności, na danej postaci. Zbroje mogą nosić wszystkie postacie, jest oczywiście uniwersalna, aczkolwiek aury defensywne otrzyma tylko Paladyn. Zakładamy drugi element zestawu, koronę, zdobioną koronę. Odwaga Griswolda. Sama korona ma dużą obronę, 5 do wszystkich odporności, absorpcja punktowa obrażeń od zimna, zależąca od poziomu postaci, 30% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, wymagania minus 40% i tutaj zyskaliśmy dodatkową statystykę, plus 2 do umiejętności aur ofensywnych dla Paladyna na tym przedmiocie, gdy mamy założone dwa przedmioty i ogólnie z zestawu zyskaliśmy 20 punktów do siły. Teraz założymy sobie Kadyceusz, takie berło dla Paladyna, charakteryzujące się bardzo dużą szybkością ataku, dużymi obrażeniami, bardzo dużymi nawet bym powiedział obrażeniami. Ma 4 miejsca na klejnot, 250% obrażeń zadanych nieumarłych, wymagania minus 20%, dodaje 10-20 obrażeń punktowo i 2 do umiejętności walki dla Paladyna. Pozostałe elementy na razie nic nie zyskały, a cały zestaw zyskał jeszcze 30 punktów do zręczności. I teraz, aby skompletować ten zestaw, dokładamy tarczę, wirotarczę Griswolda. Po skompletowaniu zestawu postać uzyskuje magiczną aurę, która na nic nie wpływa, tylko ładnie wygląda. Sama tarcza ma dużą obronę, dużą szansę na blok. 20% do szybkości, do szansy na blok właśnie, 108 do obrony, 45 do wszystkich odporności, 3 gniazda, a cały zestaw po skompletowaniu. Tutaj jeszcze uzyskaliśmy drugi raz 10-20 do obrażeń przy 4 elementach, a cały zestaw uzyskał 3 do umiejętności Paladyna, 30% szybkości odzyskiwania równowagi, 200 do skuteczności ataku, 20 do siły, 30 do zręczności, 150 do zdrowia oraz 50 do wszystkich odporności. Zestaw spuścizna Griswolda, zestaw czteroelementowy. Jest to zestaw przeznaczony dla Paladyna, ale jego oczywiście poszczególne elementy poza tarczą mogą nosić inne postacie. Daje ogólnie sporo do umiejętności, do aur ofensywnych i defensywnych, do zdolności bojowych, bardzo dużo odporności, do statystyk, duża szybkość ataku, miejsca na klejnoty, którymi możemy podbić jeszcze te statystyki tych przedmiotów. Ogólnie fajny zestaw dla Paladyna i jeden z najlepszych zestawów występujących w grze. Moja subiektywna ocena tego zestawu w skali 1 do 5 to 4, 4,5 punktu. Kolejnym zestawem, jaki Wam zaprezentuję, będzie zestaw Niebiańscy Bracia. Zestaw czteroelementowy składający się z broni, z nakrycia głowy, ze zbroi oraz tarczy. Omawianie zaczniemy od broni, od zbroi. Zbroja to Kirys, mająca dużą obronę ze względu na bonus plus 500 do obrony, 40 do obrony w walce wręcz, 35 do obrony przeciw pociskom, 75 do zdrowia i zmniejszone wymagania o 20%. Następnie dołożymy tarczę. Tarcza Straż, obrona 220, szansa na blok 75%, przedmiot niezniszczalny, 30% do szybkości blokowania, 25% dodatkowej szansy na blok, 50 do obrony, 100 do many, plus 30 do odporności na błyskawice oraz atakujący otrzymuje 30 punktów obrażeń. I całość jeszcze zestawu uzyskuje przy dwóch elementach 50% do przywracania wytrzymałości. Do tego dokładamy trzeci element, broń, wzmocniona maczuga, uczony Dangu. Wzmocniona maczuga charakteryzuje się bardzo dużą szybkością ataku, całkiem sporymi obrażeniami.
szansą rzucenia 3-poziomowego zaklęcia Nowa Mrozu, gdy atak dosięga celu, do maksymalnych obrażeń punktowo, zależne od poziomu postaci, dodaje 20-30 do obrażeń od ognia, 50% do obrażeń zadanych nieumarłym, a cały zestaw uzyskał 20 do przywracania zdrowia. I teraz kompletujemy cały zestaw, zakładając czwarty, ostatni element, czyli nakrycie głowy, iglicowy hełm, obrona 209, całkiem pokaźna. Szansa na 3-poziomowe zaklęcie osłabienie, gdy atak dosięga celu, 24% do szybkości odzyskiwania równowagi, 50 do obrony, 10 do siły, 15 do zręczności oraz wymagania zmniejszone o 40%. I bonus wynikający z noszenia całego zestawu to 2 do wszystkich umiejętności, 20 do przywracania zdrowia, plus 50% do przywracania wytrzymałości, 50 do wszystkich odporności, odporność na zamrożenie i plus 5 do promienia światła. Tak wygląda zestaw Niebiańscy Bracia. Zestaw przeznaczony dla postaci walczących wręcz, ale głównie chyba dla paladyna oraz druida wilkołaka, tak to widzę. Zestaw daje ogólnie 2 do umiejętności, odporności nie można zamrozić, obrażenia takie sobie, brak obrażeń od żywiołów, brak wykradania życia. Zestaw taki dosyć przeciętny, moja ocena w skali 1 do 5 to 2,5 punktu. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw, jeżeli chodzi o zestawy, jakie miałem do zaprezentowania na postaci paladyna. Teraz przejdziemy do kolejnej postaci. Będzie to postać Amazonki i na Amazonce zaprezentuję Wam kolejne zestawy. Na początku zaczniemy od takiego skóry krowiego króla. Zestaw trzyelementowy, składający się z butów, z nakrycia głowy oraz ze zbroi. Zakładamy poszczególne elementy zestawu i omawiamy. Na początku zbroja. Obrona 56, bardzo słabiutka. 18% szansy rzucenia 5-poziomowego zaklęcia seryjne błyskawice, gdy atak dosięga celu. Plus 60% do obrony, 18% do wszystkich odporności. Dokładamy do tego buciki, które mają 40% do obrony, 30% szybkości poruszania się, dodaje 25-35 obrażeń od ognia, 35% do obrony, 20% do zręczności, plus 25% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów, a skompletowanie dwóch elementów powoduje, że cały zestaw uzyskał plus 25% odporności na trucizny. Teraz dokładamy trzeci, ostatni element zestawu. Obrona 128, skraca czas działania zamrożenia o połowę i cały zestaw uzyskał następujące dodatkowe właściwości. 25% szansy rzucenia 5-poziomowego zaklęcia pole statyczne przy otrzymaniu trafienia, 30% do szybkości ataku, 20% do siły, 100% do maksymalnej wartości wytrzymałości, 25% do odporności na trucizny, 100% dodatkowego złota od potworów i 100% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Ogólnie jest to zestaw, który wylatuje ponoć tylko i wyłącznie na krowim poziomie. Bardzo rzadko wylatują jego elementy. Sam nie pamiętam, czy udało mi się kiedykolwiek wyfarmić jeden element, a jeżeli tak, to tylko i wyłącznie jeden element udało mi się wyfarmić z tego zestawu. Zestaw trzyelementowy, teoretycznie uniwersalny, dający szansę na magiczne przedmioty, do siły, do zręczności, szybsze bieganie, ale ze względu na słabą bazową obronę, w ogóle tą słabą zbroję bazowo, brak do skilli, brak fajnych innych atrybutów, zestaw praktycznie nadaje się do noszenia tylko na samym początku gry, więc byłby dobry jako zestaw podstawowy, a nie jako zestaw wyjątkowy. Moja ocena wśród tych pozostałych tutaj zestawów, subiektywna w skali 1 do 5, to jest 1 punkt. Następnym zestawem, który Wam zaprezentuję, będzie zestaw dla Amazonki, typowo klasowy, 5-elementowy, hymn bojowy Mawiny.
Zestaw ten składa się z paska, z nakrycia głowy, z rękawiczek, ze zbroi oraz z łuku. Zaczniemy omawianie od paska. Pasek Rekini Pass, zasada Mawiny, daje szybkość poruszania się 20%, 5% wykradania many za każde trafienie, 50 do obrony i 5 do promienia światła. Teraz dokładamy rękawiczki, które mają obrażenia od zimna 6-18 plus 50 do obrony, 10 do siły, 15 do zręczności, skraca czas działania zamrożenia o połowę i 56% dodatkowego złota od potworów. Założenie dwóch elementów powoduje, że zestaw uzyskał 20 do siły dodatkowo. Teraz założymy sobie nakrycie głowy, trzeci element zestawu, który ma obronę dosyć pokaźną, 30% do szybkości ataku, 10 do przywracania zdrowia, 25 do many. Cały zestaw uzyskał 30 do zręczności, a poszczególne elementy zestawu, czyli konkretnie ten diadem tylko, uzyskał dodatkowo 50% premii do skuteczności ataku i 1 do wszystkich umiejętności, bo tutaj nie mamy zielonych statystyk. Teraz dokładamy czwarty element zestawu. Zbroję Uścisk Mawiny, zbroja Krakenia Skorupa, trzeciopoziomowa zbroja z bardzo dużą obroną, która ma 10% szansy rzucenia, 3 poziomowego zaklęcia Lodowcowy Grot przy otrzymaniu trafienia, 2 do umiejętności pasywnych i magii dla Amazonki, 340 do obrony, zależne od poziomu postaci, 350 do obrony punktowo, zmniejsza otrzymywane obrażenia od magii o 12 punktów i wymagania minus 30%. Jeszcze te, oczywiście tutaj poziomy postaci, moje wszystkie postacie mają poziom 85, więc jeżeli są gdzieś tam jakieś statystyki zależne od poziomu, no to oczywiście one się będą różniły na każdej postaci, w zależności od tego, jaki będziemy mieli aktualnie poziom. Dodatkowo, po założeniu tego elementu zestawu, ta zbroja uzyskała 30% do szybkości odzyskiwania równowagi. Przy uczestnictwie tych dodatkowych elementów tutaj uzyskaliśmy 25% do wszystkich odporności, premia 50% do skuteczności ataku, 1 do umiejętności, w pasku 25% do wszystkich odporności i w rękawiczkach 131-252 obrażeń od zimna, a cały zestaw jako czteroelementowy nie uzyskał właściwie żadnego dodatkowego bonusu. Mieliśmy trzy, cztery elementy, cały czas ten bonus mamy podobny, czyli 20 do siły i 30 do zręczności. Tutaj akurat nie ma różnicy. Zobaczymy teraz, jak dołożymy piąty element zestawu, kompletując cały zestaw. Jest to łuk, matroni łuk, bardzo duża szybkość ataku, 40% do szybkości ataku, wystrzeliwuje magiczne strzały, 188% do obrażeń tutaj jest, 50 do skuteczności ataku i ten łuk uzyskał przy uczestnictwie innych przedmiotów 2 do umiejętności łuku i kuszy dla Amazonki, 10% szansy rzucenia 15-poziomowego zaklęcia Nova, gdy atak dosięga celu, dodatkowe obrażenia od magii 114-377, rękawiczki tutaj jeszcze 20% obrażeń od umiejętności zimna uzyskały, a cały zestaw po skompletowaniu ma dodatkowe statystyki w postaci 3 do umiejętności Amazonki, 100 do skuteczności ataku, 100 do obrony, 20 do siły, 30 do zręczności, 50 do wszystkich odporności i 100% szansy na magiczne przedmioty. Zestaw Hymn Bojowy Mawiny to zestaw dla Amazonki pod łuk, ale poszczególne jego elementy oprócz łuku mogą nosić również inne postacie. Zestaw składający się z 5 elementów, dający w sumie 4 do umiejętności, dodaje do łuku i kuszy, do umiejętności biernych i magii, dodaje odporności, szanse na magiczne przedmioty, obrażenia od zimna, obrażenia od magii, szybkość ataku, skuteczność ataku. Do statystyk brakuje tutaj wykradania życia na pewno. Bardzo solidny zestaw ogólnie dla Amazonki. Jeden z najlepszych zestawów w grze. Zestaw typowo klasowy, jeszcze po jego skompletowaniu Amazonka uzyskuje też taką ładną aurę, która nic nie daje, tylko ładnie wygląda.
ogólnie bardzo fajny zestaw, polecany, można nim ukończyć całą grę, na pewno. Moja ocena w skali 1 do 5 to 4, 4,5 punktu. Teraz odłożymy sobie zestaw Mawiny i przejdziemy do kolejnej postaci. Będzie to postać czarodziejki, na której zaprezentuję Wam następne zestawy. I tutaj zaprezentuję dwa zestawy przeznaczone głównie i wyłącznie. Znaczy głównie dla czarodziejki, bo ten zestaw jest teoretycznie zestawem uniwersalnym, ale oba te zestawy są z pewnością dedykowane dla czarodziejki. Zaczniemy omawianie od spuścizny Naya. Zestaw trzyelementowy. Zaczniemy od obręczy. Obręcz daje 105 do obrony. Dodaje 25-35 obrażeń od ognia, 75 do obrony, 15 do siły, plus 5 do promienia światła. Dokładamy do tego dwuręczną laskę, dwuręczny starszyźniany kostur, charakteryzujący się dużymi obrażeniami. 1 do wszystkich umiejętności, 30% do szybkości rzucania czarów, plus 150% do obrażeń. Dodatkowo 6 do 45 obrażeń od błyskawic, 35 do energii, 70 do many, teleport w ładunkach 69, 50% do obrażeń zadanych nieumarłych. Tu jeszcze pamiętajcie, że te dodatkowe obrażenia, jakie tutaj mamy od błyskawic na przykład, czy tutaj mamy od ognia, będą zadawane tylko wtedy, gdy trafimy cel za pomocą tego kostura, prawda? Nie za pomocą czarów, tylko za pomocą kostura. I teraz dwa elementy tego zestawu zyskały dodatkowo plus 175 do obrony. Zakładamy trzeci, ostatni element tego zestawu. Jest to zbroja Naya. Fajna zbroja. Duża obrona. Plus 1 do wszystkich umiejętności. 300 do obrony. 65 do zdrowia. 25 do wszystkich odporności, 45% obrażeń otrzymywanych przechodzi na manę i wymagania minus 60%, co powoduje, że bardzo łatwo jest założyć tą zbrojkę. I ogólnie cały zestaw po skompletowaniu zyskuje 1 do wszystkich umiejętności, plus 175 do obrony, 20 do siły, 15 punktów do zręczności, 10 do przywracania zdrowia, 100 punktów do many i 50 do wszystkich odporności. Tak prezentuje się zestaw spuścizna Naya, zestaw trzyelementowy. Zestaw przeznaczony chyba tylko dla czarodziejki, tak ja to przynajmniej widzę. Daje w sumie 3 do wszystkich umiejętności, dużo odporności, szybsze rzucanie czarów, do życia, do many, do siły, do zręczności. Ogólnie ten zestaw uważam za dość przeciętny zestaw. Moja subiektywna ocena w skali od 1 do 5 to powiedzmy 3 punkty. Można go uzupełnić o dodatkowy ekwipunek i oczywiście nim pograć. Również przejść wszystkie poziomy trudności. Myślę, że jest to do zrobienia ze względu na to, że jest to zestaw tylko 3-elementowy. Kolejny zestaw, który Wam zaprezentuję na czarodziejce, to już będzie zestaw dedykowany dla czarodziejki, konkretnie i typowo, czyli zestaw szaty Talrasha. Zestaw pięcioelementowy, składający się z nakrycia głowy, czyli maski, z amuletu, ze zbroi, z paska oraz z wirującego kryształu, czyli takiej kuli do czarowania jednoręcznej. Omawianie zaczniemy od maski. Pośmiertna maska, 131 do obrony, wykradanie many, wykradanie zdrowia za każde trafienie, 45 do obrony, 60 do zdrowia, 30 do many, plus 15 do wszystkich odporności. Teraz dołożymy amulecik. Po dołożeniu amulecik daje nam
Sam amulet daje nam 2 do umiejętności czarodziejki, 3 do 32 punktów obrażeń od błyskawic, 50 do zdrowia, 42 do many, 33% odporności na błyskawice, a cały zestaw po założeniu dwóch elementów zyskuje 10 do przywracania zdrowia. Teraz założymy trzeci element zestawu, pasek. Pasek 100 do obrony, 20 do zręczności, 30 do many, 37% otrzymane obrażenia przechodzą na manę. Tutaj jest 15 do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Wymagania minus 20%. Ten element po założeniu razem z tymi dwoma elementami zyskał dodatkowo 10% do szybkości rzucania czarów i 60 do obrony, a cały zestaw przy posiadaniu trzech elementów posiada 65% szansę na zdobycie magicznych przedmiotów. Teraz założymy czwarty element zbroje. Straż Talarasza, pancerna płytówka charakteryzująca się dużą obroną, 941 tutaj, dzięki bonusowi 400 do obrony. Ma 3 odporności po 40% na ogień, błyskawice i zimno. Mniejsza otrzymane obrażenia od magii o 15 punktów. Dodatkowo 88% do szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Wymagania minus 60%. Przy założeniu tego elementu wraz z pozostałymi zbroja uzyskała dodatkowo 10% do szybkości rzucania czarów, a cały zestaw uzyskał 25% do szybkości odzyskiwania równowagi przy skompletowaniu czterech elementów. Teraz piąty element, czyli ta kula jednoręczna. Dzięki skompletowaniu całego zestawu czarodziejka zyskuje magiczną aurę, tak jak inne postacie, która na nic nie wpływa, tylko ładnie wygląda. Sama kula, wirujący kryształ, daje nam szybsze rzucanie czarów o 20%, 2 da mistrzostw we władaniu zimnem, 2 do mistrzostw we władaniu błyskawicami i 2 do mistrzostw we władaniu ogniem. Te różne statystyki w zależności od tego, jak wam dropnie, mogą być naprawdę różne i tutaj często możemy mieć tylko plus 1 do tych umiejętności. Tutaj są raczej pokazane takie maksymalne statystyki, jakie możemy osiągnąć na danych przedmiotach. W waszym przypadku mogą się one na pewno różnić. Jeszcze dodatkowo mamy 10 do energii, 57 do zdrowia, 77 do many. Założenie tego elementu wraz z innymi powoduje, że uzyskaliśmy dodatkowo 15% do obrażeń od umiejętności zimna, minus 15% do odporności wroga na błyskawice i minus 15% do odporności wroga na ogień, plus 1 do umiejętności czarodziejki, a skompletowanie całego zestawu daje nam 3 do umiejętności czarodziejki, 25% do szybkości odzyskiwania równowagi, plus 150 do obrony, 50 do obrony przeciw pociskom, 150 do zdrowia, 10 do przywracania zdrowia, 50 do wszystkich odporności, 65% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Tak prezentuje się zestaw łachmany Talarasza, szaty Talarasza po nowemu dla czarodziejki. Ogólnie jest to jeden z najlepszych zestawów w grze, dający 5 do poziomu umiejętności czarodziejki, po 2 do mistrzostw. Duża, chyba największa ze wszystkich zestawów, szansa na zdobycie magicznych przedmiotów. Duże odporności, dużo do życia, dużo do many, szybsze rzucanie czarów. Ogólnie bardzo dobry zestaw dla czarodziejki, który oceniam w skali 1 do 5 na 4-4,5 punktu. To by było tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Jeżeli chodzi o zestawy, jakie mam do zaprezentowania na postaci czarodziejki, kolejne zestawy zaprezentuję na następnej postaci. Wychodzimy z gry i wejdziemy teraz postacią nekromanty. I na tej postaci nekromanty zaprezentuję wam następne zestawy. Najpierw zaprezentuję zestaw
Szaleństwo Sandera, czteroelementowy, należący do zestawów wyjątkowych, składający się z nakrycia głowy, rękawiczek, butów oraz kościanej różdżki. Zaczynamy od butów. Mała obrona, 40% do szybkości poruszania się, 100 do skuteczności ataku, 5 do siły, 10 do zręczności. Dołożymy do tego rękawiczki. Zyskujemy w rękawiczkach obrona 31, 20% do szybkości ataku, 9-11 do obrażeń od trucizn, 25 do obrony, 40 do zdrowia, a cały zestaw zyskuje 50 do obrony dodatkowo. Dodamy do tego nakrycie głowy, kaptur. Obrona 88, zależna od poziomu postaci. Atakujący otrzymuje 8 punktów obrażeń, 35% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów w tym czepku, w tym kapturze. Cały zestaw zyskuje 75 punktów do skuteczności ataku. I teraz założymy różdżkę w celu skompletowania tego zestawu. Sama różdżka daje 20% do szybkości rzucania czarów, 75% do obrażeń. Dodaje 25-75 obrażeń od zimna, 8% many wykradane za każde trafienie, 25 do many, 50% do obrażeń zadanych nieumarłym, a cały zestaw po skompletowaniu zyskuje 1 do wszystkich umiejętności, 75 do skuteczności ataku, 4% zdrowia wykradane za każde trafienie, 50 do obrony, 50 do many, 50% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Szaleństwo Sandera to zestaw wyjątkowy, dający 1 do wszystkich umiejętności, wykradanie życia i many. Tylko że trudno powiedzieć, jakim buildem trzeba by było grać, żeby z tych właściwości skorzystać. Tym bardziej, że obrażenia tutaj z tej różdżki są bardzo niewielkie, więc z tego wykradania też będziemy mieli bardzo, bardzo niedużo. Dodatkowo szansa na magiczne przedmioty, jakaś tam szybsze rzucanie czarów, szybsze bieganie, chodzenie, zwiększona szybkość ataku, trochę do życia, troszkę do many. Ogólnie dziwny zestaw, powiem szczerze, trudno go rozszyfrować, pod jaki build jest przystosowany, ale zestaw ogólnie jeden z najsłabszych w zestawieniu, daje mu ocenę w skali 1 do 5, subiektywną 1. Zestaw, który nadaje się lub elementy zestawu tylko i wyłącznie na początek gry. Na pewno nie nadaje się na późniejszy etap gry. Więc tyle, jeżeli chodzi o zestaw Szaleństwo Sandera. I teraz przechodzimy już do zestawu typowo dla nekromanty. Zestawu pięcioelementowego Avatar Trangula. Zestawu składającego się ze zbroi, rękawiczek, nakrycia głowy, paska oraz czaszki, kantorskie trofeum. Zaczniemy omawianie od paska. Sam pasek co nam daje? 166 do obrony, 66 do zdrowia, 5 do przywracania zdrowia, 50 do many, 30 do maksymalnej wartości wytrzymałości, odporność na zamrożenie i wymagania zmniejszone o 40%. To 166 do obrony dzięki 100 dodatkowym punktom do obrony z właściwości. Teraz dołożymy do tego nakrycie głowy, kościane oblicze, przebranie Trangula, obrona 257, bardzo dużo, 25% do szybkości odzyskiwania równowagi, 5 do przywracania zdrowia, 150 do many, atakujący otrzymuje 20 punktów obrażeń i cały zestaw po założeniu dwóch elementów zyskał 18 do umiejętności kula ognia i 15% do regeneracji many. Teraz założymy rękawiczki jako trzeci element zestawu. Ciężkie karwasze z zestawu Trangula. 2 do umiejętności klątw. 20% do szybkości rzucania czarów. 25% do obrażeń od umiejętności trucizn. 30 do obrony. 30% do odporności na zimno. Cały zestaw zyskał 13 do umiejętności ściana ognia, 18 kula ognia i 30% regeneracji many. To już było w poprzednich elementach. Tu jeszcze 40% odporności na zimno pasek uzyskał przy trzech elementach
Założymy teraz kantorskie trofeum, czwarty element zestawu, dający 2 do umiejętności trucizn i kości, sporą obronę, szansę na blok sporą, 125 do obrony i właśnie 30% do szansy na blok. Dzięki temu właśnie taką obronę i taką szansę wyciągnęła ta głowa. To kantorskie trofeum. 25 punktów do siły, 15 do zręczności, 45% odporności na ogień, 40% odporności na trucizny, 15 do przywracania zdrowia, minus 25 odporności wroga na trucizny. Te dwie ostatnie właściwości uzyskaliśmy dzięki założeniu tego trofeum w obecności innych przedmiotów, a cały zestaw jeszcze dodatkowo uzyskał 10 do umiejętności meteor. Te pozostałe 3 umiejętności właściwości już były przy poprzednich przedmiotach. I teraz kompletujemy zestaw zakładając zbroję Trangula. Zobaczcie, co się stało. Nasz nekromanta zamienił się w wampira. Zobaczcie, jak on wygląda w zbliżeniu. Co daje nam zbroja? 857 do obrony, duża obrona. 2 do umiejętności przywoływań. 40% do szybkości poruszania się. 150% właśnie zwiększona obrona. 100 do obrony przeciw pociskom. 40% do odporności na trucizny, wymagania minus 40%. Zmniejsza otrzymywane obrażenia o 25% i 50% do odporności na błyskawice. To są statystyki tego przedmiotu przy okazji założenia razem z innymi elementami zestawu. Ogólnie zestaw Trangula daje nam 3 do wszystkich umiejętności, 2 do klątw, 2 do przywołań, 2 do zaklęć trucizn i kości, bardzo duże odporności. Do życia, do many, regeneracja many, 3 do mistrzostw we władaniu ogniem, skille ogniowe, zmniejszone obrażenia o 25%, duża regeneracja many, do siły, do zręczności, 3 przebieganie oraz chodzenie, zmniejszone wymagania, minus 25% odporności wroga na trucizny, wykradanie życia, 20%. Zestaw przeznaczony dla nekromanty. Chyba najbardziej sprawdzi się pod build na trucizny. Ogólnie jeden z najlepszych zestawów w grze, zestaw klasowy. Cały zestaw może nosić i skompletować tylko i wyłącznie nekromanta, ale jego poszczególne elementy, oczywiście inne postacie, oprócz tej głowy kantorskiego trofeum, które może nosić tylko i wyłącznie postać nekromanty. Teraz zdejmujemy ten zestaw dla nekromanty. Do zaprezentowania zostały 2 ostatnie zestawy. Te 2 zestawy zaprezentuję na postaci zabójczyni. Wchodzimy do gry zabójczynią. I tutaj mamy zestaw Krzyk Sieroty oraz zestaw Odium Natalii. Zaczniemy od Krzyk Sieroty. Zestaw czteroelementowy składający się z rękawiczek, paska, nakrycia głowy oraz tarczy. Zaczniemy od nakrycia głowy, które jest bardzo popularne, ponieważ daje 35% szansy na druzgocące uderzenie, dużą obronę, szybkość odzyskiwania równowagi 30%, 15% szansy na zabójcze uderzenie i 15% do siły. Teraz dołożymy dodatkowo pasek Duma Wilhelma, bitewny pas, 75% do obrony, wykradanie many i życia po 5%, 75% właśnie zwiększona obrona, 10% do odporności na zimno. Cały zestaw po skompletowaniu 2 elementów uzyskał 35% do zdrowia. Dokładamy rękawiczki. Rękawiczki rekinie, rękawice, skóra Magnusa, 20% do szybkości ataku, 100% do skuteczności ataku, 50% do obrony, 15% do odporności na ogień, 3% do promienia światła. Cały zestaw uzyskał jeszcze dodatkowo atakujący otrzymuje 5 punktów obrażeń po skompletowaniu 3 elementów. I teraz dokładamy 4 element, tarczę, kompletując cały zestaw. Sama tarcza daje sporą obronę, szansę na blok 75%,
dzięki zwiększonej właśnie szansy na blok o 55% i szybkość blokowania o 40%. Skraca czas działania zamrożenia o połowę, 5 do promienia światła. A cały zestaw po skompletowaniu daje 100 do obrony, 20 do siły, 10 do zręczności, 85 do zdrowia, 15 do wszystkich odporności. Atakujący otrzymuje 5 punktów obrażeń i 80% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów. Tak wygląda zestaw Krzyk Sieroty. Zestaw uniwersalny, ale głównie dla postaci walczących wręcz z użyciem właśnie tarczy. Daje do siły, do zręczności, nieduże odporności, druzgocące i zabójcze uderzenie, nieduże wykradania życia i many, zwiększoną szybkość ataku, szansa na magiczne przedmioty. Ogólnie zestaw dosyć przeciętny. Moja subiektywna ocena tego zestawu jako całości to w skali 1 do 5, gdzieś tak 2,5 punktu. I ostatnim zestawem, jaki nam został do zaprezentowania, będzie czteroelementowy zestaw klasowy dla postaci zabójczyni Odium Natalii. Zaczniemy prezentację od złowrogiego hełmu, który tutaj ma bardzo dużą obronę, 426, bo 301 do obrony, 20 do siły, 30 do zręczności, 20 do wszystkich odporności. To są chyba maksymalne statystyki, jakie można tutaj uzyskać na tym złowrogim hełmie. I zmniejszone obrażenia od magii o 3 punkty. Teraz dołożymy buciki, kolcze buty z zestawu Natalii, dusza Natalii, 40% do szybkości poruszania się, 125 do obrony, dzięki czemu mają fajną obronę, 21% do przywracania wytrzymałości, zależne od poziomu postaci, 25% do odporności na zimno i odporności na błyskawice, a cały zestaw po założeniu dwóch elementów zyskuje zmniejszone obrażenia od magii o 15 punktów. Teraz założymy zbroję, trzema miejscami na klejnot, obrona tej zbroi całkiem spora, ale nie taka super. 2 do umiejętności dyscyplin cienia. Sama zbroja daje właśnie 225 do obrony, 85 do zdrowia, w zależności od poziomu postaci, 25% odporności na trucizny, skraca czas działania trucizny o 75% i cały zestaw uzyskał po skompletowaniu trzech elementów 200 do obrony. I teraz zakładamy czwarty element, nożycowy suwajach, broń, którą może założyć tylko i wyłącznie zabójczyni. Z bardzo dużą szybkością ataku, dużymi obrażeniami, zwiększona o 40% szybkość ataku, 200% do obrażeń, tutaj ignoruje obronę celu, obrażenia zadane demonom plus 200%, 200% również obrażeń zadanych nieumarłych dodatkowo, dodaje 12-17 obrażeń od ognia i 50 obrażeń od zimna, a cały zestaw po skompletowaniu uzyskał 3 do wszystkich umiejętności zabójczyni, 14% wykradania many i 14% wykradania życia, 50 do wszystkich odporności, 350 do obrony, zmniejszone otrzymywane obrażenia o 30% i zmniejsza otrzymywane obrażenia od magii o 15 punktów. Ogólnie jest to zestaw przeznaczony dla zabójczyni, aczkolwiek 3 z jego elementów mogą nosić wszystkie postacie, tylko ten suwajach jest przeznaczony dla zabójczyni, przez to tylko zabójczyni może skompletować ten zestaw w całości. Zestaw daje 3 do umiejętności, 2 do dyscyplin cienia, wykradanie życia, many, duże odporności, zmniejszone obrażenia, szybkość ataku, poruszania się. Ogólnie uważam, że jest to bardzo fajny zestaw, przydatny pod różne buildy na zabójczyni. Spokojnie z tym zestawem możemy ukończyć całą grę. Moja subiektywna ocena tego zestawu to 4-4,5 punktu na 5 w skali od 1 do 5. I to był ostatni zestaw, który chciałem dzisiaj Wam zaprezentować. Jeszcze na koniec tylko chcę dodać, że zestawy przedmiotów oczywiście są potężne, ale nie są najpotężniejszymi przedmiotami nawet po skompletowaniu całego zestawu. Nawet te najlepsze, jakie możemy mieć w grze, więc ogólnie niewielu graczy
gra docelowo całymi zestawami przedmiotów, ponieważ znajdziemy przedmioty unikalne oraz przedmioty runiczne, które będą lepsze od tych, jakie mamy po skompletowaniu całego zestawu. Ale jeżeli chcecie dla fanu, dla zabawy pograć sobie właśnie jakimś zestawem, to myślę, że to zestawienie wam się przyda. Poglądówka pokazująca, jakie właściwości mają poszczególne zestawy i moja subiektywna ocena pomoże wam w wyborze tego zestawu, który byście chcieli skompletować i którym byście chcieli pograć. Ja wam dziękuję za oglądanie tego poradnika. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję, a my się widzimy przy okazji kolejnych odcinków z serii Diablo 2 Resurrected oraz innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.